Katolickie powstanie w Wandei trwa. Markiza de la Roche-Jacquelin w swoich pamiętnikach opisuje, jak to jej szwagier wplątał się w historię, która miała uczynić go bohaterem, a wcale nie chciał w niej uczestniczyć. Cytuję. Henryk nie przypuszczał, że w tej wojnie będzie miał cokolwiek do roboty. Jednak nagle chłopi przybyli całą gromadą, prosząc, aby objął nad nimi komendę. W ciągu nocy parafie okoliczne przysłały ludzi, którzy jednak mieli tylko pałki, kosy, widły i ze 200 myśliwskich strzelb, wszystkie w kiepskim stanie. Rankiem Henryk stanął przed nimi i przemówił. Przyjaciele, jestem tylko młodzieńcem. Postaram się jednak dowieść moją odwagą, że godzien jestem wami dowodzić. Jeśli będę nacierać, idźcie za mną. Jeśli się cofnę, zabijcie mnie. Jeśli zginę, pomścijcie mnie. Tak rozpoczął swój szlak bojowy człowiek, którego Napoleon Bonaparte uznał za geniusza wojny. Hej szułani, hej szułani, z plumel Jakub wyruszali, harireke kulhalon la halon la, z plumel Jakub wyruszali, a ludzi zwoływali. Zapraszam na 30 maja, w sobotę o 20:00. Na facebook.com/korabita na premierowy koncert moich przekładów pieśni wandejskich i szułańskich. Będzie to już czwarty koncert domowy. Do zobaczenia.